I've been there before, hoping and trying to make things right, but now I don't know. Honey, these arms that once held you are ready to fight. Hej, Tomas, ja jestem Korgames, a to jest gra The Valiant Hearts Great War. Jak widzimy, nasz murzyn dostał czołg, więc jest fajnie. To sprawia, że jednocześnie my również dostajemy czołg. Jeszcze? Ja sobie postrzelam. Fajnie się strzela. Powinno być więcej misji z czołgiem. No, tu się już chyba zatopimy, ale nie do końca. Automatyczny czołg. No i nic nam tutaj dzisiaj nikt nic nie zrobi. Takie odcinki to ja lubię. No i dupa. I cały misterny plan w pizdu. I w pizdu i wylądowo. Chyba mnie to zabije. Tak. Ja to miałem zgasić, a nie mogę, to jestem gejmerz po prostu. No. Teraz zarzucę granatę i to usadzę. No dobra, na górę. Celuj. I wrzuć. A to jest hamowa, tak dostać granata do bunka. A z drugiej strony hamowa jest siedzieć w bunkrze opancerzonym. Będąc. Wezmę sobie na pamiątkę. I rzucę tą granatę wychodząc. Albo nie rzucę, bo zginę. Ja chcę z powrotem do czołgu. Naprawiliście mi czołg? No pewnie, że tak. I za to lubię. Ciekawe, czemu mógł się sam zabić na przykład. Czy podstrzeliwuję pocisk i pod niego wjeżdżam. Imba so much. O, pocisk jest bugował w powietrzu. Współczuję tym, którzy byli tam na dole. Aha, nikogo nie było. No i co, będziemy tak do siebie pykać? Luz. Dawaj na piątkę. No, z tym to akurat mój czołg wygra chyba. Obydwaj przegraliśmy. No mówiłem, zaszmaty go. Serio, taki murzyn... Ja nie mogę. Aha, to, bo to jest kute. No dawaj.
słabe slow motion, bo animacja laguje. Lui ogłuszacz był około wrotek. After too many missteps and too many battles lost, Baron von Dorf was demoted and moved far from the front lines. For him, a fate worse than death. Straszne. Zasuwajmy dalej. Trzeba masakrować ich. January 18, 1917. Emil, still bedridden, beseeched Anna to travel to Saint-Mihiel to find his daughter and share the sad news of Karl's death. Anna set off immediately. Trzeba było manę zregenerować od Jonka. Nie no, hardcore po prostu. Myślałem, czy popalnąć jakiegoś i zabrać im murower. Wziął tak zasługą w zimę, że aż doszedł już normalnie prawie do domu. Psy. Dziewczynkę psy męczą. Geniusz. Jestem po prostu geniuszem. Dobrze, oleje się dziewczynko. No dawaj, dawaj, dawaj. Siedzi na gałęzi, jest bezpieczna. Niech se sama radzi. Aha, czyli ona ma sobie sama poradzić. No, luz. Możemy w nią rzucić gałęzią. Może oni się obrócą i sobie pojadą. Nie, nie pojadą. Aport, ale to chyba nie zadziała. Łap. Nie, to nie tak działa. A serio nie to mają aportować? Coś to nie wierzy. Nie wierzę. Celowałem w dziewczynkę, żeby nie było. Mówię, chyba w tej grze i Never Ending Nightmare były takie same tekstury. Chowaj się. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Pewnie mnie zauważą, ale co tam? A nie, teraz będę na koniu zasuwał chyba. Aha, to teraz jest już fajnie. Mogę na ciebie wsiąść? Nie mogę. Dobra. No i po sprawie. Chyba nie będę sobie jeździć tutaj z powrotem. Przynajmniej taką, taką mam nadzieję. No koniec, tak zginie pośród mrozów tej krainy. They were only about 20 miles from Saint-Mihiel when their hopes were again dashed. Świetnie. To jest buta, przebieg na 30 km też haracze już. Ryj.
Aha, super. Bardzo mi to przydatne. Czemu mundur? Ty mnie nie przepuścisz? Przepuściłeś. Dobra. A może tam coś będzie? No domek. A w domku... O, jest mundur. Cześć. Jest jakiś problem? Nie ma problemu. I uciekamy. Znajdźka bezużyteczna. Kolejna. A tu co? A tu nic. A można tu zejść fajnie. Mundur. No przecież. I żeby to było tak proste. Coś wątpię. No luz. Ale tam tu będzie ktoś chciał wino na 100%. Znaczy, cholera, tu w ogóle wszedłem, że to było na koło na zewnątrz. Jakiś generał. I drzwiczki dla pieska, czyli na pewno trzeba tam przejść. Pewnie będzie chciał się dimnąć. Aha, nie. Trzeba strój tego generała, super. On będzie chciał pełnić flachę. Czyli trzeba tak, pójść tam, wrzucić to do góry. Nie wiem, w sumie to włożyć, nie wrzucić. I później to tam przeciągnąć na drugą stronę, wziąć, dołożyć i tak dalej. Aha, nic nie trzeba tam robić. Dobra, luz. To po co ta flacha? To może na dole będzie coś tam trzeba było zrobić. Tam był już żołnierz jakiś jeden siedział. No, no się. Zabaj se. Gosiu, stój tutaj jak chcesz. A co to? Nie będziemy ci przeszkadzać. Pójdźmy sobie tu. Tam jest drabina. No kuj, skąd mi flachy cały czas psuć. Dobra. Jolo, wchodzimy tam bez flachy. I zobaczymy, czy się uda. Aha, tu jest to. On pewnie będzie chciał ze mną gadać. Na 100% będę musiał założyć inny strój. No właśnie, flacha. No nie ma flacha, ale mam kiełbasę. Daj kiełbasę. Aha, coś sobie trzymaj, dobra. Twoja kiełbasa. Spróbujmy zmienić ubranie i wtedy podejść z flachą. Bo generał sobie zamawiał, a on będzie myślał, że to my się chcemy tutaj usznąć. Choć nie, też zrobić tak. W to ubranie tam. Chcemy wziąć flachę i później się przebrać.
Czemu nie wozi w tym aucie zapasowego koła po prostu? Może boję się któryś raz to psuje całe koło znaleźć. Tak mi teraz to zbijesz, no właśnie. Już mi nie zbijesz. Dobra, pójdziemy. Jakie haksy? Mam flachę. Puść mnie. Wiesz to. I co teraz? Aha, super, bezużyteczna znajdźka. Aha, on się przebiera teraz, dobra, luz. Kitramy. Wychodzimy. Bierzemy. I uciekamy. Jaki dumny sobie jedzie. I tu są problemy. O, fajnie, lubię to. Nie jest fajnie. Ja się tak będę rzucał i zaraz zginę. O, ty śmieciu. No dobrze, no to jedziemy. Poprzednie fajne zapytne. Tak sobie po prostu miota dynamitem. O. No i jeszcze. I papa. Ała. Prawie. I papa. Pięknie. Oby był checkpoint. Był checkpoint, super. I mamy full HP. Nie celnie rzucasz. Jakbym miał granatę, to bym ci to już rzucił do środka. I on za jakiś durny mundur tak goni.
No i gin. W śmieciu. Teraz ja unikam. Super. No to sobie unikałem. Od razu, a nie teraz. Teraz już się to za długo ciągnie. Są takie średnie desynchro... średnie synchro z muzyką. Gin. No i dycha do siebie, a miasto jest bombardowane, pewnie rodzina nie żyje. Reszta na tym odcinku, dzięki, że oglądaliście. Hej, os.